Cześć! W tym odcinku poznacie flagowiec marki Honor, czyli Magic 6 Pro, który odważnie rzuca wyzwanie konkurencji. Czy ma jakieś asy w rękawie? Sprawdźmy, ale najpierw intro! Honor do walki o miano najlepszego flagowca wytoczył bardzo ciężką artylerię i to dosłownie. Nowy Magic 6 Pro nie należy do lekkich telefonów, a jego waga jest odczuwalna nawet dla mnie, czyli posiadacza S23 Ultra, bo wynosi aż 229 gram. Na wagę wpływają nie tylko gabaryty i materiały wykonania, ale również gigantyczna wyspa aparatów, która mocno wystaje z obudowy. Jest to więc telefon dla osób, które chcą mieć konkretny sprzęt, a nie mały, leciutki smartfonik. W kwestii designu nowością jest zaokrąglenie ekranu, ale nie tylko po bokach, ale również na górnej i dolnej krawędzi. Wygląda to bardzo ciekawie, natomiast może być problematyczny pod względem założenia szkła ochronnego. Na szczęście producent dodaje od razu naklejoną już folię ochronną ekranu. Tutaj jej akurat nie zobaczycie, bo folia po moich poprzednikach była już okropnie sfatygowana, więc na potrzeby nagrania musiałem ją zdjąć. Ramki recenzowanego modelu wykonane są z metalu, na pleckach mamy wege skórę o ciekawym wzorze, która jest miła w dotyku, ale odrobinę za śliska. Front chroni szkło o nazwie Nano Crystal Shield i jest to odpowiednik takiego Gorilla Glass, który nieźle wypada w zamieszczonych w internecie testach na zarysowania i stłuczenia. W górnej ramce znajdziemy jeden z dwóch głośników stereo, diodę IR i mikrofon. Prawa krawędź to przyciski głośności i odblokowania, lewa krawędź jest pusta, a na dolnej ramce znajduje się drugi głośnik USB typu C w standardzie 3.2, mikrofon i slot na dwie karty nano SIM. Ekran w Honor Magic 6 Pro jest w pełni flagowy. Jest to OLEDowa matryca obsługująca standardy Dolby Vision i HDR+, co przekłada się na świetne palety barw prezentowane naszym oczom. Ze względu na to, że jest to ekran LTP, mamy tu adaptacyjne odświeżanie obrazu, które maksymalnie wynosi 120 Hz. Wyświetlacz oferuje nam trzy rozdzielczości oraz funkcję inteligentnego wyświetlania rozdzielczości w zależności od tego, co przeglądamy na ekranie, co ma wpływać pozytywnie na żywotność baterii. Wyświetlacz nie zawodzi również w kwestii maksymalnej jasności, która wynosi w automacie, zdaniem producenta, nawet 5000 nitów. Po co tak dużo? Nie mam pojęcia. Ale w manualu wynosi to totalnie wystarczające 1600 nitów, dzięki czemu komfortowo odczytujemy treści z ekranu w bardzo słoneczne dni. W wyświetlaczu znajduje się czytnik linii papilarnych, szkoda tylko, że jest położony nisko, przez co dla mnie jest mało wygodny w użyciu. Od flagowca w tym zakresie oczekuję większej wygody. Poza tym sam czytnik działa bezbłędnie i bardzo szybko. Będąc przy biometrii, to miłą niespodzianką jest obecność czujnika TOF, przez co odblokowanie twarzą jest dużo bezpieczniejsze i działa w każdych warunkach oświetleniowych. Dzięki temu w zasadzie przez zdecydowaną większość czasu nie korzystałem z czytnika linii papilarnych, odblokowanie twarzą jest po prostu wygodniejsze. Sercem Honor Magic 6 Pro jest przepotężny Snapdragon 8 generacji 3, a wspiera go aż 12 GB LPDDR5X pamięci operacyjnej z dopaleniem o kolejne 8 GB wirtualnego RAMu. Pamięć wewnętrzna wynosi sporawę 512 GB w szybkim standardzie UFS 4.0, dlatego nie ma co płakać za brakiem slotu na kartę pamięci microSD w gnieździe dla SIM-ek. Przy takiej specyfikacji nie mogło być inaczej. Telefon działa błyskawicznie i radzi sobie z multitaskingiem w iście wzorowym stylu. Nawet nie ma sensu, abym pokazywał wyniki testów syntetycznych, wierzcie mi, że jest bardzo dobrze. A jak wygląda sprawa nagrzewania się obudowy? Nie jest tragicznie, ale to za sprawą ekoskóry, która nie przewodzi zbytnio ciepła. Po czym więc możemy sprawdzić, w jakim stopniu nagrzewa się telefon? Głównie po ekranie i metalowych ramkach, które to potrafią zrobić się bardzo ciepłe, ale na szczęście nie gorące. Nie ma też zauważalnych dużych spadków wydajności przy dłuższych posiadówkach, przy ulubionych grach, a będąc już przy nich, to duża wyspa aparatów trochę jednak przeszkadza w komfortowym trzymaniu smartfona, nie mówiąc już o tym, że zostawiamy odciski na obiektywach. W temacie komunikacji również jest flagowo. Honor Magic 6 Pro obsługuje Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC do płatności zbliżeniowych, eSIM, jeśli chcemy korzystać z wirtualnej SIM-ki oraz oczywiście 5G. Honor Magic 6 Pro wyposażono w wyjątkowo pojemny akumulator o pojemności aż 5600 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie 80W, jak i również indukcyjne 66W plus zwrotne 10W.
Większa pojemność to efekt zastosowania ogniw węglowo-krzemowych, co przekłada się na pracę nawet do 2 dni na jednym ładowaniu. Na serio, bardzo ciężko jest rozładować ten telefon w ciągu jednego dnia, dlatego polecam go tym, którzy na przykład dużo korzystają z telefonów pracy, ale nie zamykając się w łazience i przyglądając tysiące rolek na Instagramie, tylko na przykład dużo dzwonią i korzystają głównie z łączności LTE. Naładowanie od 0 do 100% metodą kablową trwa około 50 minut. W kwestii oprogramowania mamy Android 14 z nakładką systemową Magic OS 8.0. Jeśli ktoś jest przyzwyczajony do oprogramowania od Huawei, to tutaj bardzo szybko poczuje się jak w domu. Z takich przydatnych ciekawostek mamy magiczny tekst, czyli możemy wyodrębnić tekst z obrazka, dalej magiczny portal, gdzie możemy szybko przerzucić tekst, zrzut ekranu czy zdjęcie do wybranej aplikacji, chociaż najbardziej przydatne jest tu szybkie wrzucanie adresów w mapy Google'a. Dalej mamy inteligentną detekcję, czyli telefon nie wyłączy ekranu, gdy na niego patrzymy. Przyciszy też dzwonek telefonu, gdy wykryje nasze spojrzenie, ale najfajniejsza opcja to automatyczne wykrywanie pozycji naszej twarzy i adekwatna zmiana orientacji ekranu. Na koniec mamy gesty w powietrzu, co jest przydatne, gdy na przykład gotujemy, palce są całe w smalcu, a chcemy przewijać tekst przepisu kulinarnego. Wygodne, ale nie jest to opcja, z której często będzie się korzystało. Okej, przechodzimy do aparatów i zaczynamy od aparatu selfie. Mamy tu aż 50-megapikselowy obiektyw z 2 ogniskowymi. Ciężko się przyczepić do zdjęć, bo wychodzą rewelacyjnie i w mocnym słońcu, jak i w cieniu czy w pomieszczeniach. Poziom szczegółowości również stoi na wysokim poziomie, podobnie jak i kolorystyka. Wadą jest jednak brak 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K podczas nagrywania wideo. Same filmiki są bardzo ładne i z dobrze działającą elektroniczną stabilizacją, ale taki delikatny niedosmak pozostał. Przechodzimy teraz na tył. Aparat główny to 50-megapikselowy obiektyw o świetle w zakresie od 1.4 do 2.0. Wspiera go optyczna stabilizacja i laserowy autofokus. Co do jego pracy, to jest ona w pełni flagowa w każdych warunkach. Ciężko zrobić nim zdjęcie, z którego nie będziemy zadowoleni. Przepiękne, głęboko nasycone kolory, spora rozpiętość tonalna, bogactwo szczegółów. Mógłbym tak wymieniać i wymieniać, a myślę, że obrazy, jakie macie przed oczami, same mówią za siebie. W nocy również jest wyśmienicie, nawet gdy znajdziemy się w mocno zaciemnionych miejscach. Plusem tego obiektywu jest bardzo krótki czas potrzebny do naświetlania zdjęć nocnych. Kolejny obiektyw to 50-megapikselowa ultra szerokokątna matryca ze światłem 2.0. Moim zdaniem to najlepszy aparat tego typu, z jakim dotychczas miałem do czynienia. Po bokach zdjęć są tylko delikatne szumy, kolorystyka jest mocno zbliżona do głównej jednostki, mimo że czasem zdjęcia są odrobinę ciemniejsze. Ostrość jest na bardzo wysokim poziomie, a efekt rybiego oka znikomy. Brawo Honor! Lecz gdy następuje noc, jest już gorzej i w zdjęcia wkrada się sporo zakłóceń, ale w lepiej oświetlonej scenerii jeszcze udaje się zrobić ciekawe zdjęcie. Tym obiektywem zrobimy również zdjęcia makro, które wychodzą z bardzo przyjemną kolorystyką, ale szczegółowość już nie do końca zachwyca, gdy staramy się powiększyć zdjęcie. Ostatni obiektyw wiele po sobie obiecywał, ale czy dowiózł? Nie do końca. Jest to, uwaga, 180-megapikselowy peryskopowy aparat z 2,5-krotnym przybliżeniem optycznym, 5-krotnym hybrydowym i 100-krotnym cyfrowym. Zacznijmy od tego, że w interfejsie aparatu brakuje większej ilości predefiniowanych przybliżeń. Po 5-krotności musimy już korzystać z pokrętła. Pierwsze wartości przybliżenia zapewniają nam świetne rezultaty. Są one wciąż w pełni zadowalające mniej więcej do 20-krotności z przymrużeniem oka do 30-krotnego przybliżenia. Dalej niestety jest coraz gorzej, a 100-krotne przybliżenie jest już lekkim obrazem rozpaczy. Z kolei przechodząc do filmów, muszę przyznać, że jestem pod sporym wrażeniem. Dobrze, że Honor zrezygnował z i tak nieprzydatnej rozdzielczości 8K, więc górną stawkę otwierają nagrania w jakości 4K z 60 klatkami na sekundę. Ciekawostką jest możliwość wyboru między formatem 21:9 a 16:9. Okej, przechodzimy do efektów nagrywania. Tutaj też bez zaskoczenia obraz jest bardzo bogaty w detale. Kolorystyka również stoi na bardzo wysokim poziomie, nie wspominając już o dobrze działającej stabilizacji. Podczas nagrywania możemy też swobodnie przełączać się między obiektywami, co jest fajnym dodatkiem, ale widać delikatne różnice w nasyceniu kolorów przeskakując między głównym a ultraszerokokątnym obiektywem. To, co moim zdaniem działa wyraźnie słabo, to nagrywanie nocne, czyli specjalny tryb, który miał pomóc nam utrwalić piękno nocy. Niestety działa tak, jak sami widzicie na ekranie. Okej, pora na podsumowanie. Zaczynam od zalet Honor Magic 6 Pro, a są to: wykonanie klasy Premium Plus, certyfikat IP68,
świetny wyświetlacz, czujnik TOF pozwalający na bezpieczne odblokowywanie za pomocą twarzy, flagowy procesor Snapdragon i dużo pamięci RAM, duża bateria i szybkie ładowanie, Android 14 z przyjemną w obsłudze nakładką systemową, pomocne AI i dodatkowe funkcje systemowe, świetny zestaw aparatów. Teraz czas na wady, a są to duża waga i toporne kształty głównie za sprawą wielkiej wyspy z aparatami, brak ładowarki w zestawie, delikatne różnice w kolorystyce zdjęć i filmów z obiektywu głównego i ultraszerokokątnego, trochę za nisko położony czytnik linii papilarnych, nieprzydatny tryb nagrywania nocnego, spodziewałem się lepszej pracy teleobiektywu przy wyższych wartościach przybliżeń. I to by było tyle na dziś, a teraz zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania, wbijajcie na Insta. Widzimy się już wkrótce, cześć!